Witam serdecznie. Moim gościem jest Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór. Zacznę od cytatu. Premier Donald Tusk po dzisiejszych polsko-ukraińskich konsultacjach rządowych powiedział: nie ma takiej siły, która mogłaby podważyć naszą przyjaźń, solidarność i współpracę. Zaklinanie rzeczywistości? Bo chodzi o bezpieczeństwo każdej polskiej rodziny tak naprawdę na końcu. Jeżeli dzisiaj w Paryżu mówią, że jeśli Putinowi się uda w tym roku, to to będzie groźne dla Francji, to my powinniśmy myśleć tak do kwadratu. A co to znaczy groźne dla Francji, groźne dla Polski? Dla co to każdego znaczy groźne. Proszę sobie, jeżeli ktoś myśli... A co to znaczy uda się Putinowi? No to znaczy, że jeżeli na przykład udałoby mu się przerwać front, jeżeli na przykład udałoby mu się odzyskać inicjatywę na wschodzie Ukrainy, jeżeli na przykład udałoby mu się zdobyć jakieś duże miasto, to by oznaczało, że cały Zachód, który się zaangażował po stronie Ukrainy, no, traci swoją legitymację w pewnym sensie. Bo pojawią się w każdym państwie, w pewnym sensie mówię tylko, dlatego że w każdym państwie zachodnim pojawią się siły, które będą mówiły, no to może się dogadywać z Rosją. Chaos, który by to spowodował, jest niewyobrażalny. Dzisiaj stawką jest bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo Europy Środkowej. I to jest powód, dla którego, to przecież nie jest przypadek. Takie zaangażowanie premiera Tuska, takie zaangażowanie ministra Sikorskiego, takie zaangażowanie parlamentu, także moje, żeby zmobilizować wszystkich, kogo można, żeby dostarczyć amunicję teraz. Bo to nie chodzi o to za pół roku. To chodzi o to, żeby teraz, panie żeby pośle, Putin się bał. The Economist dzisiaj stawia taką tezę, że możliwa jest wielka rosyjska ofensywa na Charków. Drugie co do wielkości ukraińskie miasto, kluczowe miasto nie na wschodzie Ukrainy. Nie lubię straszenia, lubię mobilizację. My mobilizujemy, my nie straszymy. Ale Putin może szukać my pretekstu... My mobilizujemy naszych partnerów na Zachodzie, żeby oni znaleźli teraz amunicję, żeby znaleźli więcej amunicji w ramach tego programu, który zaproponował prezydent Czech. Prezydent Czech zaproponował konkretną rzecz. On powiedział tak, to ja wiem, gdzie kupić te amunicje, te pociski i je tam wyślę. Osobiście wiem, ponieważ ja zawsze jak jedę na Ukrainę... A skąd są te pociski, które Czesi znaleźli? No, proszę pytać Czechów, ale wiedzą, gdzie są. Nie? I skutecznie je kupili już, zebrali na nie pieniądze i je kupili. I wiele państw, w tym Polska, się do tego dołożyło i tak ma być. Dlatego, że dzisiaj nie chodzi o jakąś fanaberię. Chodzi o realne zagrożenie. Mówię to panu jako człowiek, który 2 tygodnie temu pojechał także zobaczyć linię frontu. Ja lubię zobaczyć, bo kiedy pan mnie potem pyta, albo opinia publiczna w Polsce, czy ludzie na ulicy mnie pytają, w windzie mnie pytają, to lubię powiedzieć tak od serca, że widziałem. Na Ukrainie są zarzuty wobec administracji prezydenta, wobec armii, że za wolno się okopywano, że nie było przygotowanych za Awdijiwką fortyfikacji, że teraz dopiero one są szybko przygotowywane. Jak już tak sięgamy do międzynarodowej prasy, dzisiaj jest taki duży tekst w Financial Timesie o tym, że Ukraińcy mieli dużą niechęć do tego, żeby się okopywać, bo liczyli na odbijanie terytoriów. Czy oni są przygotowani na tą dużą rosyjską ofensywę wiosenną? Ukraińcy, jeżeli chodzi o organizację armii, o także właśnie okopanie się, jak pan to mówi, ale także o techniczną organizację armii, zrobili kolosalny, kosmiczny krok w ciągu ostatnich 2 lat. Ja robię tak, że co jakiś czas, co pół roku jadę w okolice frontu albo wprost na linię frontu, żeby zobaczyć, jak to się zmienia. A co z mobilizacją? I mogę to panu, mogę pana zapewnić i zapewnić opinię publiczną, że akurat pod tym względem oni zrobili po prostu kolosalny skok. A czy zrobili odpowiednie przygotowanie, jeżeli chodzi o mobilizację? Ciągle są wątpliwości. Nie ma podpisanej ustawy zmieniającej w Ukrainie sposób mobilizowania żołnierzy. Generał Załużny mówił o tym, że potrzebuje 500 000 rekrutów. Generał Syrski mówi, że być może potrzeba ich mniej, ale ich nie ma. A Rosja może wykorzystać zamach pod Moskwą do tego, żeby przeprowadzić mobilizację. Putin będzie szukał każdego pretekstu, żeby uderzyć na Ukrainę, a tym samym też osłabić Zachód, bo Putin wie, że jeżeli by mu się udało, to wpłynie na wybory w Stanach oraz na wybory w wielu państwach Zachodu. A my dobrze rozumiemy, na czym polega bezpieczeństwo Polski i dlatego tak bardzo jesteśmy zaangażowani. I w tym sensie to, co dzisiaj mówił premier Tusk, w tym podstawowym sensie jest w 100% prawdziwe. Jeżeli komuś się wydaje, że można oddzielić bezpieczeństwo Ukrainy dzisiaj, czyli sytuację na froncie, od bezpieczeństwa Polski, to znaczy, że pcha w Polskę w przepaść. Panie pośle, ale ci, którzy są krytyczni wobec Ukrainy, mówią, dlaczego chcecie amunicji i broni, skoro nie potraficie podpisać i przeprowadzić ustawy zwiększającej zakres mobilizacji. Ja panu powiem tak, podczas każdej wojny są tacy, którzy de facto rozprowadzają ruską propagandę i dzisiaj tej ruskiej propagandy jest strasznie dużo, także siania takich opinii.
I mówię to panu zupełnie... Generał Załużny, panie redaktorze, generał Załużny mówił, że potrzebują pół miliona ludzi. Muszę to zdanie skończyć. Musimy docenić skalę wojny informacyjnej, jaką Rosja wypowiedziała Zachodowi. Także w rozpowszechnianiu takich informacji. Poza tym są też malkontenci i są ludzie, którzy myślą w ogóle w kategoriach, że to się nie uda. Ale naszą rolą, ponieważ tu chodzi o zbyt wysoką stawkę, jest szukać tych rozwiązań. Jeżeli pan nie chce, żebym chwalił polskich polityków, którzy są w to dzisiaj zaangażowani, to jeszcze raz wymienię prezydenta Czech. Proszę zobaczyć, on nie mówił, że się nie uda, on nie mówił, że się nie czekał, aż Amerykanie się zdecydują, tylko zaczął działać. I tak dzisiaj trzeba pracować. Trzeba cisnąć przewodniczącego Johnsona, żeby on poddał pod głosowanie. Przewodniczącego Izby Reprezentantów. Tak, żeby on poddał pod głosowanie wniosek o pieniądze, a de facto o zakupy w Ameryce. O zakupy w Ameryce broni i amunicji. To dzisiaj o to chodzi. Dzisiaj jest bardzo łatwo powiedzieć, co znaczy dobra polityka zagraniczna. Dobra polityka zagraniczna to dzisiaj znaczy bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo znaczy amunicja i broń na front. Bo jak dzisiaj tam nie dostarczymy, to będziemy mieli za niedługo Putina obecnego na całej Ukrainie, nie mającego wpływy. Tutaj stawka jest ogromna. A co się stanie, jeżeli Ukraina przegra? Tak praktycznie, dlatego że wiele osób mówi, no dobrze, niech zakończy się ta wojna. Panie redaktorze, ma pan naprawdę super antenę, może pan codziennie tutaj zapraszać politologów. Ja w tym naukowym wcieleniu też jestem politologiem, ale tu przyszedłem jako polityk. Ja nie jestem od tego, żeby rozważać złe scenariusze. Moją rolą, jako polityka, który w Polsce ma wyborców, który kocha swój kraj, który kocha swoją rodzinę, swoich bliskich, a jeszcze do tego pochodzę z Podkarpacia, jest zrobić wszystko, co w mojej mocy, z mojej pozycji, my tak myślimy o tym, żeby dzisiaj zmobilizować Zachód, a nie rozważać, że się nie uda. Jest wystarczająco dużo ludzi dzisiaj wszędzie, którzy mówią, że się nie uda. I wystarczająco dużo takich ludzi było w 2022 roku. W lutym pan to zapewne pamięta. Było dużo takich osób że w Ameryce, trzech dni na Zachodzie, się w ciągu wszystko trzech skończy, dni, a potem tak, w ciągu dwóch tygodni. W ciągu no to trzech minęło, miesięcy. No to minęło dwa lata i to trwa. Ale zna pan też i jako polityk, i też jako naukowiec Rosję. I ten zamach, który miał miejsce pod Moskwą, jest w rosyjskiej propagandzie, też skierowanej do obywateli. Za wszelką cenę próbują Rosjanie skleić ten zamach z Ukrainą. Czy po to, żeby uzasadnić kolejną falę mobilizacji? Czy po to, żeby uzasadnić eskalację wojny? Czy tą wojnę Rosjanie są w stanie jeszcze eskalować? Putin udaje wybory, bo chce się utrzymać u władzy. Dyktator, władca autorytarny, a w przypadku Putina myślę, że można powiedzieć już także totalitarny, boi się o własną skórę, o własne pieniądze, o własną rodzinę i wymyśla najróżniejsze sposoby, żeby uzasadnić swoje działania. I to jest istota funkcjonowania Putina. Dlatego on udawał wybory ostatnio, żeby mieć jakąś niby nową legitymację do sprawowania władzy. A już prezydentem tak naprawdę nie jest. Co zrobi Putin, odpowiedź na to pytanie? Także, dlatego także szuka pretekstu do zwiększenia agresji. Odpowiedź na pytanie, co zrobi Putin w radiu internetowym RMF24. Dziękujemy słuchaczom radia RMF FM. Szuka uzasadnienia dla zwiększenia agresji. Co zrobi Putin teraz w najbliższym czasie? Ale przecież ja nie wiem, co zrobi Putin. Widzę, jaka jest tendencja. On szuka możliwości, żeby zmobilizować, bo on ma kłopot. Popatrzmy na jego kłopoty. On zrobił gospodarkę wojenną. Ta gospodarka się jakoś teraz kręci, ale tak nie można bez końca. Z różnych analiz ekonomicznych wynika jasno, że tak można pociągnąć jeszcze dwa lata, powiedzmy. On sobie zdaje sprawę, że potem będą ogromne kłopoty dla Rosji, Rosjan, dla gospodarki rosyjskiej. I on szuka pretekstu, żeby teraz zwiększyć agresję. To jest istota jego polityki. A my mamy mu stanąć, zagrodzić drogę. A nie wymyślać coraz bardziej pesymistyczne scenariusze, jak się nie uda. No to jeżeli polityka smerfa Marudy tutaj nie da żadnego efektu. Ale jeżeli sytuacja jest tak dramatyczna, to dlaczego Polska wzorem Danii czy Holandii nie przekaże więcej broni Ukrainie? Dlaczego pozwalaliśmy przez tyle miesięcy na paraliżujące częściowo ukraińską gospodarkę blokady na granicach? Dlaczego toczyliśmy negocjacje w sprawie tranzytu zboża, podczas gdy jeżeli chodzi o handel, to tak naprawdę my jesteśmy wielkim beneficjentem? Panie redaktorze, jesteśmy wielkim beneficjentem i też moją rolą, cieszę się, że o tym z panem mogę porozmawiać, bo o tym się mało mówi. Dzisiaj trochę podczas tych konsultacji było na ten temat. Oczywiście, że w Polsce w związku z otwarciem rynku dla Ukrainy powstanie dużo miejsc pracy, bo rynek europejski, bo ten rynek się otwiera w dwie strony. Oczywiście, że dzisiaj saldo wymiany handlowej jest super pozytywne dla Polski, a to oznacza, że mnóstwo miejsc pracy w Polsce i mnóstwo polskich towarów
jest sprzedawanych, a miejsc pracy w Polsce powstaje i mnóstwo podatków się płaci w Polsce. To jest korzystne. Tym niemniej są takie branże, takie sektory, gdzie po prostu trzeba pomóc. Każde państwo w Unii by pomogło i my też pomagamy. Transport, produkcja niektórych towarów rolnych, hodowla, częściowo, na przykład jeśli chodzi o drób, bo już nie na przykład mleczarstwo. Mleczarstwo zyskuje, dlatego że dużo serów się sprzedaje, przykładowo. Czyli rząd musi zawsze patrzeć, władza musi te wszystkie interesy zważyć, pomóc tym, którzy są słabsi, stymulować, pomóc także tym, którzy się rozwijają. I my przecież to robimy. No tak, panie pośle, ale z drugiej strony to, co działo się na granicy polsko-ukraińskiej, było momentami uderzające w godność państwa polskiego, jeżeli można było przez tyle miesięcy robić blokady. Ja nie jestem zwolennikiem takich analiz w stylu... mi też się nie podoba, jeżeli ktoś wysypuje zboże. Ja apelowałem, żeby nie wysypywać zboże. No z punktu widzenia ukraińskiego myślenia o tym, czym jest zboże, to było dramatycznie złe. Wystarczy do tego polskie myślenie i tradycja regionu, z którego ja pochodzę, gdzie ludzie naprawdę do zboża podchodzą jak do wielkiej świętości. Ale też, żebyśmy nie zrobili takiej analizy na zasadzie skaleczony znaczy chleba pozbawiony. No jeżeli się jest tak blisko, tak dwa duże państwa jak Ukraina i Polska, to wiadomo, że są jakieś tarcia. No co pana w tym dziwi? Ja jestem od tego, żeby to wyjaśnić opinii publicznej, żeby tak, ponieważ jest dużo elementów i nie we wszystkich się zgadzamy. No tak to będzie w ogóle. To nie są relacje między Boliwią a Polską, tylko to są relacje państw, w których mnóstwo ukraińskich obywateli, obywatelek, dzieciaków mieszka w Polsce. To są relacje handlowe, to są relacje, w których Ukraińcy dostali dostęp do wolnego rynku po to, żeby się mogli bronić, ale też ma to taki skutek, że to grozi niektórym naszym branżom i trzeba im pomóc i są do tego instrumenty, tylko czasem trzeba poczekać dwa tygodnie, czasami trzeba poczekać miesiąc, ale akurat ten rząd to robi. Dlaczego to jest takie ważne? Także dlatego, żeby w polskim społeczeństwie utrzymać wysokie poparcie, które wciąż jest, dla zapewnienia bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa Polsce. Co oznacza bezpieczeństwo Polski dzisiaj? Oznacza to, żeby Ukraińcy się bronili. To jest wszystko powiązane. Czy nie powinniśmy im w związku z tym przekazać więcej uzbrojenia? Myślę, że akurat jeśli chodzi o Polskę, proporcjonalnie do naszych możliwości finansowych, nie mamy sobie nic do zarzucenia i nie spotkałem Ukraińca, który ma tu jakieś pretensje. Robimy naprawdę wszystko, co możliwe. Zmieniamy nasz przemysł. To, co było możliwe do przekazania, przekazaliśmy. Politycznie doprowadziliśmy do przekazania rzeczy, których myśmy na przykład nie mieli na stanie, a udało się. Przecież pamięta pan rozmowy o czołgach? O czołgach i o samolotach. Wszystko tak. Jest już za nami. To się wszystko wydarzyło. Więc w tym względzie nawet najbardziej krytyczni wobec polskiej polityki komentatorzy, czy to na Zachodzie, czy na Ukrainie, nie zgłaszają żadnych zastrzeżeń. Panie pośle, rośnie, choć nadal wyjątkowo mały jest odsetek tych, którzy zgadzają się na wysłanie polskiego wojska na Ukrainę. No ale ta dyskusja jest w przestrzeni publicznej. Dzisiaj nie ma takiego tematu. Dyskutować... A to, co mówi prezydent Macron? Prezydent Macron mówi jako prezydent Francji. My mamy swoją politykę, Francja ma swoją politykę. A czy wierzy pan, że Francja wyśle wojsko do Ukrainy? Francja ma taką tradycję. Francja ma tradycję. I ma takie możliwości. Przecież wysłała wojsko chociażby w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Nie jest tak, że Francja tego nie może zrobić. Natomiast wcześniej, gdyby mnie ktoś pytał o rady dla Francji, czy dla polityków francuskich, ja im to zawsze mówię, wcześniej mogą zrobić inne rzeczy dużo prostsze. Jakie? Na przykład zabrać te pieniądze rosyjskie rządowe. Proste. One są dzisiaj zamrożone. Można za nie kupić broń. To jest w dyspozycji Francji, Belgii, zachodnich państw. No ale to budzi na przykład obawy o destabilizację systemu finansowego. No, ale znacznie prostsze. To są rezerwy rosyjskiego banku centralnego. To są wymyślone argumenty. My to mamy na wszystkie sposoby przeanalizowane. Absolutnie wymyślone argumenty. Można dzisiaj bez problemu wzmocnić armię ukraińską rakietami dalszego zasięgu. Francja ma na to wpływ. Może tutaj pomóc na przykład w relacjach z Niemcami. Także zanim będziemy dyskutowali wysyłanie wojsk państw NATO na Ukrainę, dużo rzeczy można jeszcze zrobić. A Taurusy trafią na Ukrainę? O tym właśnie mówię. Zakładam, że w końcu trafią, bo wie pan, logika tej wojny jest taka... Przypomnijmy, Taurusy to są niemieckie rakiety, Francuzi i Brytyjczycy swoje rakiety dalekiego zasięgu przekazali. Chodzi o to, żeby wyperswadować Niemcom strach, żeby oni się nie pali. Ale Niemcy nie chcą też eskalacji. Ostatnio była debata w niemieckim parlamencie i wiceprzewodniczący frakcji SPD, czyli tej frakcji, z której pochodzi kanclerz Scholz, powiedział, że
kanclerzowi udało się zapobiec eskalacji w 2022, udało się zapobiec eskalacji jądrowej między innymi, to zostało bardzo negatywnie odebrane, te słowa polityków SPD, ale w Niemczech nie brakuje takich, którzy chcieliby pokoju za wszelką cenę. Znam też mnóstwo niemieckich polityków, którzy się nauczyli z tej wojny, że z Putinem trzeba po prostu wygrać, nie ma innej. A kanclerz Scholz się myli? W tej sprawie? Tak. Oczywiście, że tak. Jego otoczenie, ale oni zmienią zdanie. Chodzi tylko o to, żeby za późno nie zmienili zdania, bo logika działań... Za późno? No, wie pan, tu chodzi o to, żeby utrzymać linię frontu. No nie wiem, jak to można jeszcze prościej powiedzieć. No, wszyscy się obawiają, załamanie się pozycji ukraińskich, Ukraińcy to wytrzymali cały tamten rok. Już w 2022 roku mieli poważne sukcesy. Odbili Cherson na przykład. No wszyscy się boją tego, że Rosjanie zamęczą tym nieustannym, materiałowym wojną na wyniszczenie Ukraińców i że w końcu ta armia pęknie. No więc naszą rolą jest, żeby pomóc Ukraińcom, a jedną z form pomocy Zachodu jest dać im taką broń, żeby mogli razić cele wewnątrz Rosji. De facto chodzi o cele, na przykład produkcji amunicji, na przykład składy paliwa. Znaczy ta broń jest, tylko ciągle jest ograniczenie ze strony państw zachodnich użycia pocisków manewrujących, na przykład w atakowaniu. Ukraińcy... Trzeba dać Ukraińcom walczyć. Naprawdę metoda kropelkowa tu nie zadziała. A wierzy pan w to, co napisał Financial Times na początku tego tygodnia, że Amerykanie naciskali na Ukraińców, żeby ci zaprzestali to, co się nazywa dronopad, czyli bombardowanie rosyjskich rafinerii, które doprowadziło już teraz do tego, że Rosjanom zaczyna brakować benzyny. Jeśli Ukraińcy mają wygrać, muszą walczyć. A żeby walczyć, muszą móc atakować... Muszą móc atakować cele strategiczne. A uważa pan, że myśli pan, że Amerykanie czy Zachód starają się im zabraniać? To są spekulacje. Moje wchodzenie w to spekulacje... Trzy źródła, duża międzynarodowa gazeta tak twierdziła. Ja mogę od siebie. Znam dobrze, myślę, i politykę ukraińską, i sytuację na froncie. Żeby wygrać, muszą walczyć. Żeby walczyć, muszą mieć broń taką, by razić cele strategiczne w Rosji. Inaczej to się nie uda. To jest złudzeń. Po prostu. To, co wydarzyło się pod Moskwą, ten atak terrorystyczny, on... My bardzo mocno patrzymy na niego z takiej naszej perspektywy poprzez to, co się dzieje właśnie w czasie wojny. Zapominamy trochę o tym, jak aktywna jest Rosja w Afryce, jak aktywna i brutalna, bezwzględna była w Syrii. Jak pan sądzi, na ile Rosja może mieć rzeczywisty problem przed sobą przez następne miesiące z agresją ze strony Państwa Islamskiego czy innych organizacji, które Rosja uderzyła swoją interwencją w Afryce i w Syrii? Na ile otwiera się kolejny front, który Rosjanie muszą toczyć, na ile oni są przygotowani do tego, żeby tę wojnę toczyć? Ja mam wątpliwość do samego założenia, dlatego że jestem pewien, że świat się nauczył od samych Rosjan, że Rosja jest taka silna. Gdyby Rosja była taka silna, to ta wojna by inaczej wyglądała. Putinowi nie udało się zdobyć Kijowa. Problemy Putina wzięły się z tego, że nie był w stanie ani politycznie, ani militarnie zgwałcić Kijowa. I musiał się daleko posunąć. I pamiętajmy to, żeby sobie nie wmawiać, że oni są znowu tacy silni i wszędzie mają wpływ. Nie wierzy pan w tą wojnę z NATO za 2-3 lata, o której wszyscy mówią? Jeżeli nie zareagujemy, no to oni będą reagować. Ale dzisiaj jest czas na naszą reakcję. Mówię to wszędzie. Jestem pewien, że mam rację. To jest proces rozpadu Rosji, tylko że on będzie trwał długo. Rozpadu Rosji? No na 100%. Przecież to jest oczywiste, że od Rosji odpadną kawałki. Przecież to jest oczywiste, że to potrwa z 10 lat. Tak jak się rozpadała Rosja po I wojnie światowej, czy w trakcie już od 1905 roku. Tak jak się potem rozpadała druga Rosja imperialna, mówię o tym imperialnym bytowaniu Rosji sowiecka. To zawsze trwa 10, kilkanaście lat maksimum, bo to dwa takie przypadki mieliśmy i ja myślę, że jesteśmy już w tym procesie. Putin tego nie utrzyma. Oczywiście w międzyczasie i na tym polega problem. W międzyczasie będą bardzo trudne momenty i teraz mamy ten trudny moment, trzeba się zmobilizować, a rolą polityka nie jest narzekać, grymasić, bać się. Rolą polityka jest mobilizować, szczególnie tego polityka, który jest parlamentarzystą jak ja. Nie mam posady rządowej, nie muszę też się tak bardzo ograniczać. Mogę pojechać w różne miejsca i dyskutować z różnymi politykami, albo teraz wyjaśniać tę politykę w radio, mówić otwarcie, więc mówię otwarcie tak, żeby każdy zrozumiał. Dzisiaj trzeba dozbroić Ukraińców, żeby nie puścili dalej Putina. I tak trzeba wytrzymać kilka lat. Dać Ukraińcom wygrać. Efektem tego będzie takie osłabienie Putina, że Putin wyleci w powietrze. To jest jego najbliższe otoczenie go wysadzi. Tylko po prostu to jest wojna nerwów. Ktoś musi wytrzymać. I ja jestem za tym, żeby wytrzymał Zachód, bo taki jest interes mojego kraju.
A jeżeli Trump przejmie władzę w listopadzie w Stanach? A to może być rozmaicie, wie pan, bo to Trump jest niestabilny, nie? Może być lepiej, gorzej. My też nie możemy się nastawiać na to, że jeden scenariusz jest tylko dobry, a drugi tylko zły. Biden wspaniale zorganizował, prezydent Biden wspaniale zorganizował koalicję antyputinowską, to jest jasne. Dostarczył broń Ukraińcom, ale też jest krytyka, że Stany mogłyby więcej. Że można by szybciej. Ja nie zawsze potrafię to ocenić. Trudno być tutaj takim... Ekipa Trumpa twierdzi, że on był bardziej nieprzewidywalny i przez to agresorzy bardziej się bali jego reakcji. No niestety mamy też wypowiedzi kandydata, byłego prezydenta, ale też kandydata Trumpa, które są niebezpieczne. Pokazujące, że jego wyobrażenie o tym, jak można zawrzeć pokój z Putinem, jest naiwne. No, pokój jednego dnia, w którym się odcina wsparcie dla Ukrainy i zmusza Ukraińców do kapitulacji, to nie jest żaden pomysł na pokój. To jest w pewnym sensie dalsza część gwałtu. My jako Polacy to dobrze znamy. Ale naszą rolą dyplomacji, polskiej racji stanu jest mieć kontakt i z republikanami, także z trumpistami i z demokratami. I wpływać na nich w taki sposób, żeby oni widzieli związek bezpieczeństwa Polski i Europy Środkowej z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych. Panie pośle, jeszcze jedna rzecz, już taka bardziej konkretna, dotycząca tego, co zostało ustalone w czasie tych rządowych negocjacji, bo wczoraj decyzja unijna w sprawie organizacji handlu z Ukrainą, teraz mają się pojawić licencje wydawane przez stronę ukraińską na towary, które będą przejeżdżały tranzytem przez Polskę i Polska ma brać udział w tym licencjonowaniu, to powiedział premier Szmyhal. Co to może znaczyć? To znaczy, czy my będziemy mieli wpływ na to, kto będzie dostawał ukraińską licencję na eksport? To rozwiązanie już jest zastosowane. Mniej więcej jest tak, jak pan mówi, ono jest zastosowane w Bułgarii i w Rumunii. Chodzi po prostu o takie formy ochrony rynku przejściowe, które dałyby oddech naszym producentom. Wspólne kontrole na granicach, też pojawia się takie zdanie. Co to może znaczyć? Taka możliwość uważamy, że istnieje, byłaby dobra. Jej się zasadniczo nie stosuje do państw z zewnątrz Unii Europejskiej, z zewnątrz Schengen, ale tu można zastosować, dlatego że Ukraina de facto w różnych aspektach jest już jak gdyby członkiem Unii Europejskiej, bo ma umowę stowarzyszeniową, ma umowę o pogłębionej strefie wolnego handlu, no czyli mamy praktycznie wolny handel, chwila, bezwizowy ruch i do tego jeszcze dodatkowo otwarty rynek w związku z wojną. Czyli my naprawdę mamy dużo przesłanek, żeby oczekiwać takiego rozwiązania i rząd Donalda Tuska jest w stanie takie rozwiązanie zapewnić. Problem tej obecności Ukrainy w Unii Europejskiej, w unijnym rynku jest to, że z jednej strony jest, ale z drugiej strony, jak zarzuca jej wielu krytyków, nie podlega tym wszystkim regulacjom, którym podlegają i na przykład europejscy przewoźnicy, polscy przewoźnicy, czy polscy rolnicy. Ale wchodzimy już w fazę negocjacji i będą normalne negocjacje o wejście do Unii, które będą, zakładam, bardzo korzystne także dla nas. A kiedy Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej, według pana? Wiadomo, czego chcemy. Chcemy, żeby rozpoczęły się negocjacje jeszcze w trakcie prezydencji belgijskiej, czyli w tym półroczu. I do tego trzeba dodać w normalnym standardzie przy dużym państwie z 7-8 lat. Zakładam, że mamy nadzwyczajną sytuację, czyli że to trzeba skrócić. Dlatego, do 2030 Ukraina stanie się członkiem Unii Europejskiej? No wie pan co, to ja nie jestem tutaj wróżką czy czarodziejem ze szklaną kulą, ale wiem, co jest w polskim interesie. Dogłębne, porządne negocjacje, żeby nie zostały jakieś dziury, żeby się potem nie okazało, że gdzieś na przykład nie ochroniliśmy jakichś elementów naszych interesów, ale jednocześnie szybkie, efektywne wejście Ukrainy do Unii. Czy chciałby pan, żeby weszła do 2030? Ja chcę wszystkiego, co jest korzystne dla polskiej racji stanu, a wiem, że dla naszego bezpieczeństwa mieć duże państwo unijne na wschodzie, chociażby na kawałku granicy, to jest super. I wiem, jak dobre może być dla polskich producentów mieć dostęp do takiego dużego rynku. To już teraz tylko odpowiedź tak lub nie. Wierzy pan, że kiedyś Białoruś też będzie członkiem Unii Europejskiej? Białoruś jest częścią Europy i z całą pewnością rozmawiałem zresztą tydzień temu o tym z panią prezydent Ciechanowską. Uważam, że trzeba postawić na wolną Białoruś i zagrać o europejską stawkę dla Białorusi i to się uda. Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Bardzo dziękuję serdecznie, panie pośle. Dziękuję bardzo.